Rozejrzyj się i poczuj, gdzie jesteś, co czujesz i mi opowiesz teraz, co widzisz. Słyszysz mnie, Bogdan? Tak, tak, słyszę. Dobrze. Gdzie jesteś? Stoję na polanie z kwiatami. Na polanie z kwiatami? Mhm. Rozejrzyj się dookoła, co tam jest? W oddali? W oddali widzę jakiś biały dom. Mhm. Ale słabo. Spokojnie. I teraz poczuj twoje nogi. Czujesz, że stoisz na tej łące? Dotknij tej trawy tam, te kwiaty. Jakoś nie mogę tak, nie wiem. Jestem w kwiatach, ale... Zaciągnij się tym zapachem, poczuj. Opisz ten zapach. Jestem w kwiatach, ale nie czuję zapachu. Dobrze. I teraz spójrz na twoje nogi. Mam na stopach, ale... Opisz, co masz na stopach? Słuchaj, na stopach mam inne buty. Mhm. I teraz poczuj, jesteś kobietą czy mężczyzną? Jesteś mężczyzną. Mhm. Ile masz lat? Przyszła mi cyfra 18, ale... 18. Spokojnie, spokojnie, rozmyślaj. Pierwsza, co do ciebie dochodzi, odpowiadam. I teraz spojrzyj tam na ten biały dom. Teraz, spojrzyj, patrzysz tam. Mhm. Jest tobie znany? Jest taki dom jak na wsi. Mhm. Podejdź do niego, podejdź. Jestem przed domem. Opisz ten dom. No dom ma dom jest biały z belkami. Takie belki w poprzek drewniane. Mhm. Jest taki dom jak miałem w dzieciństwie. Mhm. Na wsi. Mhm. Są tam szyby? Tak. Podejdź do okna tam. Podejdź. Podejdź i teraz widzisz siebie jak w luszcze. Tam w szybie. Oglądasz? No nie widzę siebie w lustrze. Mhm. Dobrze, to staj przed drzwiami. Przed drzwiami stajesz. I wchodzisz do tego domu. No, w domu jest dosyć ciemno. Mhm. Jest ci ten dom znajomy? Jak tam się czujesz? Nie mam jakichś specjalnych uczuć, już wchodzę, jest ciemno. Mhm. Nie widzę prawie nic. Teraz robi się troszeczkę jaśniej i rozpoznasz. Rozpoznasz teraz, wszystko wiesz i widzisz. Co tam jest w tym domu, opisz? Piec. Widzę piec.
opisze pies. Pies jest taki z kafli, do gotowania. Które można gotować, tak. Czym tam się pali w tym piecu? W piecu nic się nie pali, jest tak jakby się nic nie działo w domu. Czujesz, że ktoś jeszcze tam mieszka? W domu jest cisza, nie ma nikogo. Ściany są białe. Są meble? Meble widzę, jakieś krzesło i stół. Jedno krzesło? Jedno, tak. Mieszkasz tam? Trudno powiedzieć. I teraz informacje się otwierają, tam jesteś i wiesz, co to jest za dom, dlaczego jesteś sam. Dlaczego jesteś tam? Lubię samotność. Lubisz samotność? Od kiedy mieszkasz tam sam? Ludziom powiedzieć zawsze. Nie czujesz twoich rodziców? Nie. I teraz wiesz, dlaczego nie masz rodziców? Jesteś w samotności. Co się wydarzyło? Takie dziwne uczucie. Mów. Lewitacji, tak jakby w powietrzu. Tak jakby coś otaczało naokoło. Spokojnie. Takie typu powietrze, nie? W tej chwili to się wydarzyło? I teraz wracamy do tych informacji tam, gdzie jesteś w tym domu. I teraz odbierz te informacje. Czy coś się wydarzyło, że tam wcześniej umarłeś? Twoja pamięć wraca. Pamięć informacyjna z tamtego życia. Mam ciemny obraz, no nie mogę jakoś się przebić. Nie? Powracamy tam jako młody mężczyzna. Wracasz z powrotem teraz. Jesteś tam? Jestem tam. Ogarnia ciebie smutek? Miałem radości, powiedzmy tak. Nie mam radości, jest tak neutralnie. Czy tam, jak stoisz, masz jakiś cel życia? Nie. Dochodzimy do momentu, jak coś się wydarza i ty umierasz teraz. Ile masz lat? Cyfra 13. Zobacz, gdzie jest twoje ciało? W moim domu. W bloku. W bloku? Tam, gdzie mieszkałem. To znaczy się? W bloku na czwartym piętrze jestem. I teraz, moment, stop.
weszłeś w życie jako Bogdan? Tak. Jestem w miejscu, w salonie. Tak. W salonie, w mieszkaniu. Bloku. Mhm. Co się dzieje? W zasadzie no nic się nie dzieje. Jestem w środku, w tym pokoju. Mhm. I teraz, Bogdan, będziesz tylko obserwatorem z zewnątrz. Widzisz tego młodego chłopca z zewnątrz. Obserwuj ten pokój. Widzisz tego chłopca. Co się dzieje? Dochodzi do momentu, zaczyna coś tam się dziać. Siedzę przy stole. Mam uczucie, że ten człowiek ma, znaczy człowiek. Ten chłopiec ma łzy w oczach. Obserwuj. Jest sam. Dlaczego jest sam? Jest sam, nikogo nie ma, jest sam w tym domu. Jak tam się czuje, tam w tym domu, ten chłopiec? Jest szczęśliwym dzieckiem? Nie. Jest zrezygnowany. Teraz ty puszczasz twoje wszystkie odczucia. Dlaczego jest zrezygnowany? Co się wydarzyło? Jest odcięty od rodziców, tak mi przychodzi do głowy. Co się wydarzyło, że czuję się odcięty od rodziców? Zostaję pobity. Jeszcze raz? Zostaje pobity, taki mam teraz obraz. Został pobity ten chłopiec? Tak. Czy tam w tym mieszkaniu też rodzice mieszkają? W tej chwili to mieszkanie jest puste, ale no tak, tam akurat w tej chwili nie ma nikogo, jest sam. Obejrzyj teraz tego chłopca dokładnie, zobacz w jakim stanie jest. Z zewnątrz, go ogląda z zewnątrz, ze wszystkich stron. Ma dziwną twarz, nie mogę rozpoznać twarzy. I teraz, Bogdan, mówię do ciebie, ty oglądasz to z zewnątrz. Z zewnątrz jesteś tylko obserwatorem tej sytuacji. Ogarnij teraz tą przestrzeń wokół tego chłopca. Ogarnij, obserwuj. Czy coś jest tam, co nie należy do tego pomieszczenia? Mów. Przez chwilę pojawia się ojciec. Ale zniknął. Jeszcze raz tam widzisz, jeszcze raz tą samą scenę, przyglądnij się dokładnie. Przyjdzie się rozpoznać, czy to ojciec fizyczny, czy podobieństwo.
jesteś. Nie możesz. Nie jesteś pewny? Nie jestem pewien. Ojciec mi się pojawia na jakby stało, nie? Ale. To teraz tak, zobacz. To jest wszystko możliwe. Spokojnie. Zatrzymujemy ten moment. Jesteś w tym momencie, ale jako obserwator widzisz tego chłopca i widzisz tego ojca. I teraz ty jako obserwator podejdź do tego mężczyzny jako ojca. Podchodzisz i teraz odczytaj jego informację, kto to jest. Jest w stanie takim negatywnym. Dziwne oczy. Przyjrzyj się, teraz go przeszyj. Przeszyj, zobacz od wewnątrz. Od wewnątrz widzisz tą energię. Widzisz od wewnątrz. Mów. Jest negatywny, no w sensie. Jaka postać? Stoi, jest. Nie jest nastawiony przyjaznie. Jak jest ubrany? Ma na sobie czarny garnitur. Czarne włosy. Dziwne oczy. Teraz Bogdan, mówię do ciebie i łączę się z tobą. Bogdan, pamiętasz ojca tak ubranego? Ten wygląd? Nie. Okej, wracamy tam. Jesteś. Jako obserwator. I teraz ty możesz podejść do tej istoty. Jesteś silny. Jesteś istotą duchową. Bardzo silną. I spytaj się tej istoty, czego szuka tam przy tym chłopcu. Teraz. Czego szukasz przy tym chłopcu? Co tutaj robisz? Poczekaj chwilę. Słuchaj. Teraz wszystkie odpowiedzi przepływają przez ciebie. Co odpowiada? Nie, to jest bezsensowne. Jak? Jest chyba bezsensowne. Tylko powtarzaj. Nie rozmyślaj, powtarzaj. Co mówi? Jestem tu po to, żeby cię zabić. Kogo? Tego chłopca? Ciebie, czyli... No ja czuję to jako mnie. I teraz ty się go nie boisz. Zobacz siebie jako istotę ze światła. A to jest taki dupek czarny. Teraz. Nie, ty się go nie boisz. Stoisz przed nim. Jesteś silny. Spytaj się w jakim sensie, co to ma oznaczać, co od ciebie chce. Jesteś silny. Energii? A po co mu ta energia? Pytaj się, po co? Po co? Powtarzaj, wszystko od razu powtarzaj. Po co ci ta energia? No jest odpowiedź do życia. Do życia? To znaczy, że żywi się energią cierpienia? Tak. I teraz, Bogdan, jest ta możliwość, tam, dowie się teraz od niego, czy on miał wpływ na twoją śmierć jako 18-latek tam samotny? Coś tam się stało, jakaś tragedia w tym białym domu? Teraz musi ci prawdę mówić. Tak. Spytaj się, od kiedy jesteś przyjęty. Od kiedy jestem przyjęty? Od małego. Od kiedy? Od małego. Tak, taka jest odpowiedź. Od małego, ale co to znaczy od małego? No, dziecko widzę. Małe dziecko.
Jako Bogdan, czy jeszcze tego, wcześniej? Widzę tego chłopca w tym pokoju. Mhm, dobrze. I teraz powiedzę, może on jest sługasem. Że ty szydzisz z niego, powiedz mi. Jesteś sługasem, szydzę z ciebie. Jest ciemny. Powiedz, że jesteś ze światłem. Jestem światłem. Powiedz, że rozpoznałeś go. Jesteś rozpoznany. I powiedz mu, że go zaraz załatwisz. Po swojemu. I cię zaraz załatwię. Zniszczę cię. Bogdan, twój przewodnik duchowy staje przed tobą. Teraz. Widzę światło. Opisz go. Jest światło, przez które... Jest taka twarz, ale nie widzę tej twarzy. Przeszyj i otrzyj informację od wewnątrz tej istoty. Teraz możesz, ty możesz wszystko. Odczytaj informację tej istoty. Jak odbierasz? Nie, mam jakąś taką dziwną mgłę, wiesz. Ciemną mgłę. Tak. I teraz powiedz mu, że ma stanąć koło tego sługasa. Stań koło niego. Pokaż się. Taki sam osobnik? Nie, jest to... Wygląda dziwnie tak. Jakby z niego wszystko spływało. Jest jasny. Mhm. Mhm. Ma postać, ale jest dziwna postać. Teraz ja zapraszam tutaj, na to miejsce, mojego przewodnika duchowego Wezius. Stań przed Bogdanem. Potrzebujemy ciebie. Słyszysz mnie? Tak. Co się dzieje? Słuchaj, widzę taką mgłę, taką od ciemno-szarej do takiej jasnej, tak jakby... Odcina ciebie? No jest przede mną, nie? Taka mgła od spodu jaśniejsza i coraz to ciemniejsza. Dobrze, więc już proszę cię, żeby cię Bogdan całkiem dobrze zobaczył. Stań przed nim. Ta mgła w tej chwili nie odgrywa żadnej roli. Nic nie widzisz. To teraz odpowiedzi przez ciebie przepływają. Wezius, witam ciebie serdecznie. Jesteś tutaj? Pierwsza myśl. No niby tak, ale to nie mnie czuję tak. Mhm. Za chwileczkę. Ja wiem, że jest, tylko ty zostałeś okrążony. Chcą cię odciąć po prostu. Twój przewodnik duchowy też jest odcięty, ten prawdziwy, nie ten tych. I teraz pytaj się tych sugasów, czy ja Gracjana mogę z nim rozmawiać. Czy ja mogę z nim rozmawiać? Nie. Czy? Spytaj się, czy ja Gracjana mogę z nimi rozmawiać. Czy Gracjana może z wami rozmawiać?
Dlaczego nie? Ja chętnie rozmawiam. Dlaczego nie może z wami rozmawiać? No bo nie. No bo nie. Kto was tutaj przysyłał? Kto was przysyła? Skąd jesteście? Nie wiem, jakie słowo Arian. No to już próbują ukierować coś i teraz Bogdan, przygląda się tam. To, co widzisz, tą giełkę. Ty jesteś tam, w tym giełce, te dwie istoty. Ja jestem sam w tym grze. Sam jesteś osłonięty, tak? Tak. I teraz Wezus, czy to jest ochrona? Jest w specjalnej ochronie Bogdan? Nie. Nie? Skąd powstała ta giełka? Nie, ze mnie. Z ciebie? Po prostu ograniczasz się teraz sam? Trudno mi powiedzieć. Chwileczkę. Oni nie chcą rozmawiać, ale ja powiem, wy jesteście otoczeni, nie macie wyjścia teraz stamtąd. Albo mówicie prawdę, zostaniecie usunięci, ale nie wróćcie wam do swoich. To ja wam, Gracjana, zapewniam. Kto was wysyła? Kto was wysyła? Jakby ci prawdę by mówili, macie jeszcze jakąś szansę. Jeżeli powiecie prawdę, macie jakąś szansę. A ja dotrzymuję moje obietnice. A ja dotrzymuję moje obietnice. Jest jaśnie. Zaczynamy mięknąć, dobrze. Ta mgła jaśnieje tak z góry zaczyna. Tam jest Wezus, tam jest przewodnik duchowy prawdziwy od Bogdana i nie macie szansy. Jesteście otoczeni, jesteście w specjalnej, energetycznej takiej osłonie. Nie macie stamtąd wyjścia. Dla kogo pracujecie? Dla kogo pracujecie? Czy z kim współpracujecie? Z kim współpracujecie? Nie odpowiadają? Proszę? Nie odpowiadają? Nie odpowiadają, ale robi się jasno, wiesz. Są sugasy. Sugasy, widzisz, nawet nie umieją prawdy mówić. I za chwilę, nie muszą mówić. No, jest duże dreszcze. Czujesz emocje? Rozpoznałeś to zło? Słuchaj, rozpoznałem i... Rozpoznałeś, że byłeś pod wpływem tych sugasów? Tak. I teraz ty masz ich w rękach. I powiedz im, że wszystkie jakiekolwiek kontrakty w jakichś życiach, czy były wymuszone, czy dobrowolnie, że ty likwidujesz, ty jesteś ze światła, powracasz do światła, że ciebie nie interesuje ani współpraca, ani nie dajesz możliwości, że mają na ciebie wpływ teraz. Załatwiaj. Jesteś silny, rozrastasz się. Likwiduję wszystkie kontrakty, wszystkie zobowiązania, wszystkie umowy. Likwiduję was. Rozrastam się, jestem światłem, jestem biały, jestem... niszczę wszystko wokół mnie, na które byłem, czy jestem, czy myślałem o zobowiązaniach. Jestem wolny i... Masz wolną wolę i sobie nie życzysz. I nie życzę sobie nikogo wokół mnie, żadnych istot, na które nie zezwalam. Żadnych sił, żadnych negatywnych emocji. Uwalniam się od tego. Jestem w tej chwili wspaniałą istotą, białą, szczęśliwą i radosną. Oddycham światłem.
I odsyłam was w to miejsce, skąd przyszliście. I jestem... A po co odsyłasz? Żeby innym szkodzili? Nie, odsyłam ich ode mnie. Jestem wolny. Ale nie bądź egoistą, że ich odsyłasz, że oni innych, na innych pójdą mnie dzieci. Mnie nie interesuje. Dlaczego cię interesuje mnie to, żebyś wolnym. No to będziesz wolnym, ale musisz tak samo coś zrobić dla innych, musisz coś dobrego zrobić. Poproś istoty świetliste, niech się nimi zajmą. Proszę istoty świetliste, żeby zajęły się nimi, żeby je przyjęły i zamieniły w światło. Jeżeli się uda, jeżeli mają duszę. A mam ogromną energię w tej chwili w rękach. Mhm. Czuję to. A zamieniam, nie wiem, oddaję potężną energię w tej chwili. Mhm. Mam takie wrażenie, że mam między rękami taki słup energii. Mhm. I teraz ty zniewalasz te istoty i oddajesz światło, gwardii ze światłem. I to już ciebie nie interesuje, będziesz się odcinał od ciemnych. Ta energia, myślę, że wyrzuca, wiesz, wyrzuca wiele rzeczy i to jest taki snop. Trudno powiedzieć, ale... To jakbym wyrzucał z siebie coś. Mhm. Bardzo dobrze. I teraz poczuj to. W tym momencie, bo te informacje są w tobie, wszystkie zapisane, czy oni rządzili tobą już od długiego czasu? Byłeś rzucany w te życia, w te smutki, tragedie? Czytaj to. Tak. Mhm. I mów tą siną, czarną dal, że do ciebie dostępu już nie ma. W tej chwili już jest wokół mnie... W tej chwili jest wokół mnie jasno. Mhm. Miałem ogromne dreszcze takie. Ale już jest... Mhm. Już jest okej. Okay. Opisz te dreszcze, emocje. Słuchaj, widzę światło. Światło i... dreszcze jeszcze mam na rękach. Mhm. Reakcja na to światło? Reakcja jest okej. Nie mam z tym jakichś problemów. Mhm. I teraz zapraszamy twojego prawdziwego przewodnika duchowego tam, w to jasne miejsce. Tam ci zniknęli już. Okej. Okay. Staję przed tobą. Uwolniłeś się z ciemnych sił. I teraz droga otwarta do kontaktu. Obserwuj. Widzę siebie. Blisko siebie? Widzę siebie, wiesz. Mhm. Opisz siebie, jak tak patrzysz na siebie. Słuchaj, widzę siebie jako istotę w tej chwili. Mhm. Leżącą tak. Widzę moje ciało.
to ciało jako teraźniejsze istnienie, czy z poprzednich wcieleń? Czy jako kto? Jak obserwujesz? Za chwilę mi powiesz. Masz dziwną skórę? Taką zwierzęcą skórę, jak... Nie, jak na krokodylu, czy na czymś takim. I teraz, Bogdan, przyglądnij się całkiem dokładnie. Czy byłeś przerobiony w jednego z nich? Przyszła odpowiedź, że tak. Czy byłeś drakonem? Takim drakonem, czy reptilem? Właśnie, wiesz, widzę taki ogon na końcu. I teraz dokładnie musimy poobcinać wszystko. I teraz, Bogdan, czy tam miałeś jakąś wysoką pozycję? Aż wyglądam to jak, mogę tak skojarzyć, nie wiem czy to skojarzenie czego, ale jak wyglądam jak krokodyl taki. Czy taki mocny, wiesz. Czy tam jako ten krokodyl, czy pod sobą miałeś takich sugasłów, którzy dla ciebie pracowali? Czy byli tobie posłuszni, o ile? Czy nie widzę takiego, że jestem po prostu potężny takim, no, potężnych wymiarów. Leżę, nie? Jaką energią się odżywiasz, jako ta potężna istota? Nie, widzę twarz tego krokodyla i... Jak patrzysz na niego, co odczuwasz? Potęgę? Jest potężny, ale ma takie, wiesz, oczy załzawione. Dlaczego? Smutne. Dlaczego? Otwórz tą informację. Zabija. Musi zabijać? Tak. Dlaczego? Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. No ja widzę inaczej, zawsze jakieś wyjście jest. Dlaczego? Dla tego drakona, nazwijmy drakon, mogę nazywać, czy reptil? Tak. Dobrze, dlaczego ten reptyl musi zabijać, musi tworzyć tragedię? Dlatego, że te energie są mu potrzebne? Czy chce przez tą siłę zawładnąć innymi istnieniami poprzez strach? Jest na nim kontrola, jest jakby coś na nim leżało, wiesz. Znaczy się. No jest mu ciężko. Zawsze jakby porusza się z czymś. Z czymś na plecach. Nie? Jest... Chodzi o konfrontację z samym sobą. Nie no, on. Jak się pytasz dlaczego, to jakby ktoś na nim siedział cały czas. Nie? Jeszcze ponad nim? Nie, dlaczego, pytanie, dlaczego on to robi, dlatego, tak. że jest jakby, jest kontrolowany. Przez? Nie. Ty wiesz. Przez innych, no. Jak? Przez innych. Kontrolowany. I teraz tam poczuj tam siebie,
poczuj tą istotę, bo to jesteś ty. I poczuj, z kim masz kontakt. To jest ponad tobą, kto ciebie kontroluje. Teraz ty wiesz. Kontaktujesz się z tymi. Kto jest ponad tobą? Mów. Nie mogę tak zlokalizować tego. Poczuj. Kto tobie stworzył to ciało? Jak zostało stworzone? Jako? Drakon, jako reptyl. Spokojnie. Już nie wchodzimy tam w te informacje. I teraz jakie masz odczucie? Co chcesz z tym reptylem zrobić? Jak teraz ty podejmujesz decyzję, bo to jesteś ty. Jaką decyzję tworzysz dla siebie? Słuchaj, niszczę go. Widzę takiego, nie wiem, czy to... Ja ci nie mylę, ale to jest coś w rodzaju ptaka. Ten, który cię kontroluje? Tak, to jest coś takiego, skrzydła tego. Jaki kolor ma? Jedyne, co im przychodzi do głowy, to niszczy to. Mhm. To znaczy, że reptyl zaczął się budzić ze swoich czynów? Zaczyna mu się robić przykro? Czy jeszcze nie jest ten moment? Czy to chodzi o tą wielkość, o tą siłę? O to, żeby nie być kontrolowanym? On w tej chwili siedzi sam. I chce sam o sobie decydować? Czy chce sam decydować? Nie, nie jest jakiś agresywny czy coś. Mhm. Lecz pozorom, to ja miałem przed chwilą agresję, żeby go zabić, nie? Mhm. Ale... Nic nie robi, jest neutralny. Mhm. I teraz? Wejdź w myśli tego reptyla i jakie on ma plany, chce coś zmienić. Chce odejść? Mhm. Skąd? Ze mnie. Ze mnie. Z ciebie? Mhm. Pozwalasz mu? Czuję taką radość. Radość? Mhm. Że odchodzi. Że odchodzi? Mhm. Dobrze. Spytaj się jego, czy on chce posiąść jakąś inną istotę, czy jakie jego są zamiary? Chcesz posiąść inną istotę, czy chcesz mnie zostawić? Tak, chcę cię zostawić. Dlaczego? Nie pasujesz. Te plany? Jakie ma plany, że nie pasujesz? Jakie masz plany? Jesteś... nieaktywny, jesteś niepodatny, nie wiem, no coś takiego. Nie chcesz mu służyć? Nie chcę ci służyć, tak. W jaki sposób miałeś mu służyć? W jaki sposób miałem ci służyć? To
chyba niemożliwe zabijać. Zabijać? Mm. I dlatego te agresje? Dlatego te agresje, tak. Mhm. I teraz zobacz, co w tobie jest silniejsze. Zobacz. Nie wiem, oddech. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Oddech? Tak. I teraz tym oddechem poczuj, że to jest Bogdan i uwalnia się od reptyla. I teraz musisz pozrywać wszystkie więzy, ale wszystkie więzy z tym reptylem. I teraz wiesz, że jak z ciał fizycznych, z istnień fizycznych, jak powracałeś, to powracałeś w ciało tego reptyla. Słuchaj, nie ma go. Nie ma go w tej chwili w ogóle na wizji. Zmieniło się tak na taką przestrzeń biało-złotą. Z godnością odszedł. Nie wiem, zniknął. Zniknął, uciekł. Trudno by zniknął. Spytaj się, czy ta energia tutaj mu pomogła do ucieczki. Czy ta energia pomogła ci tutaj do ucieczki, tak. Czy to, co tutaj nosisz na sobie, co nałożyłeś, czy to jest też z tym wspólnego? Czy to ma coś z tym wspólnego? Nie. Argonit? Nie. Nie? Nie. Mhm. To miejsce go zmusiło do odejścia. Czy to miejsce? Tak. Widzisz? Ale teraz ty się musisz zabezpieczyć. Nie, że tutaj jesteś, w tym miejscu, dlatego on spieprzył i gdzieś nie czyha. Teraz ty musisz zabezpieczyć siebie całkowicie. My musimy tutaj twojego przewodnika duchowego mieć. Tego prawdziwego. Mhm. Okej. Okay. Zabezpieczam się światłem. Wokół mnie jest ogromne światło. Światło mam głęboko w oczach. W sobie. Jestem w takim powietrzu napełnionym światłem. Mhm. To światło jest takie lekko siwe, zielonkawe. Mhm. Ja czuję coś dziwnego na wardze już. Ściągaj i obejrzyj. Jest jakaś kropka. Mhm. Ale już przestało, wiesz, bo miałem taki... Ściągnij. Ściągam, wyrzucam, okej. Okay. Szukaj dalej. Ogromnie chce mi się sikać. Mhm. To jest oczyszczanie, proces oczyszczania. Wytrzymasz jeszcze chwilę, Bogdan, wytrzymasz jeszcze chwilę, moment. Tak, tak, tak. Dobrze. Twoje ciało teraz śpi, pęcherz śpi też. Dobrze. Oglądaj siebie, oglądaj siebie. Słuchaj, zmieniam się i... Tutaj jakbym zrzucał skórę i... Mhm. I robię się taki... To muskowa tą skórę? Tak, tak, jestem taki dziwnie. Dziwny, co? Ja dziwaczny jestem, bo to zmienia się na takie coś jasnego. Mhm. Jak to się dzieje, przygląda się? Co odczuwasz? No, jestem szczęśliwy. To było coś za coś, prawda? Oddam. To było coś za coś. Czy było coś za coś? Nie. Dałeś się skusić. Tak? Mhm. Widzisz.
gdy wszystkie pokusy, które jeszcze w tobie są, odrzucasz, jeżeli to, jeżeli to nie jest w twoim planie istnienia. Pozbywa się tego. Odrzucam wszelkie pokusy. Bo to należy też do reptila. Czuję ogromną ilość światła wokół mnie. To światło jest takie białe i rozjaśnia się to wszystko. Jest to jak taka bardzo przyjemna mgła. Muszę za niedługo to skończyć, bo muszę iść do toalety. Dobrze, już zaraz za chwileczkę kończymy to. Za chwileczkę, za moment. Musisz całkowicie osiągnąć ten stan spełniony spartą skórę. Z tym obrotem. Spal. Jest. Spalona i jak się czujesz? Dobrze. Teraz Bogdan. Powracamy tam z tego miejsca z powrotem. We wtorek się spotykamy. Posłuchaj, weź już, jest zgoda na jeszcze jedno spotkanie? Tak. Dobrze. Okej. Będziesz powracał za chwilę i powracasz w jasności, nie bierzesz nic ze sobą. Obejrzyj się, zanim już będziesz powracał, czy nie ma jakichś podłączeń. Oglądaj. Szybko. Nie. Czysty? Lekki? Szczęśliwy? Tak. Okej. Spokojnie. Ja odliczam, a ty powracasz. Twoje ciało będzie lekko ciężało, to jest normalne, po długim wypoczynku.